Cześć, Basia Mroży, firma Jara. Chcielibyśmy być z Państwem na polach, ale sytuacja koronawirusa no na to nie pozwala. Państwa bezpieczeństwo i zdrowie i nas wszystkich jest teraz najważniejsze. Dlatego zostajemy w domu, a dzisiejsza moja wizyta jest w samotności bez rolnika, ale oczywiście na jego prośbę. Ponieważ fala przymrozków, która tutaj w zachodniopomorskim również była, spowodowała, że ta plantacja, która była w dość zaawansowanej fazie rozwojowej na okres marca, dość mocno ucierpiała po tej fali przymrozków, które były dosyć niskie, do minus 6, temperatura spadała. Przed chwilą widzieliśmy, rolnik przygotował się już do lustracji plantacji, żółte naczynie i deszczomierz. No, szkodniki oczywiście zaczęły występować, ale krótkotrwała wysoka temperatura spowodowała, że było ich niewiele, a później przymrozki oczywiście spowodowały, że te szkodniki się pochowały, ale wszystko przed nami oczywiście. Drodzy Państwo, rzepak no, nie wygląda za dobrze. Jest bez turgoru, bardzo mocno widzimy pouszkadzane rośliny, część roślin jest popękanych, zwłaszcza te, które były bardzo mocne, bardzo bujne. Te uszkodzenia, pęknięcia napędach głównych na pewno trzeba zabezpieczyć. Przefioletowione końcówki liści, pędy kwiatowe. Co z tym fantem zrobić? Drodzy Państwo, tak jak powiedziałam, fungicydy to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zapodać na te wszystkie pęknięcia, aby zamknąć czy zabliźnić rany i nie dopuszczać do infekcji grzybowych przez te wszystkie uszkodzenia. Drugim elementem są mikroelementy, bardzo ważne. Rzepak, jak pójdzie temperatura, bardzo szybko będzie szedł do góry, więc musimy dostarczyć to wszystko, co potrzebuje rzepak. Mangan, bor. Ważnym elementem w takich sytuacjach po przymrozkach będzie magnez, będzie wapń. Dlatego też, drodzy Państwo, tutaj na tej plantacji już był zastosowany Jarabita brassitrell pro z borem, ale taka porcja mikroelementów musi być jeszcze raz podana. Dlatego zachęcamy. Ja dziękuję. Do usłyszenia kolejny raz. Pozdrawiam.